przydałoby ci się mieć pod ręką przepisy na słodkie desery, które zrobisz bardzo prosto, szybko i które mają trochę mniej kalorii, są bardziej odżywcze i zdecydowanie bardziej sycące, nie takie, po których zjadłeś i w sumie to jakby tyle. I jeśli tak, to jesteś w dobrym miejscu. Cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki i dziś mam dla Ciebie pyszne przepisy na naprawdę sycące deserki. Takie bardziej wysokobiałkowe. Jako pierwszy nauczysz się absolutnego hitu, czyli serniczka w kubeczku, w ogóle jest tak dobre, a tak banalnie proste do zrobienia. Zaczynamy od wyjęcia sobie kielicha blendera. Wrzucamy do niego tofu naturalne, wlewamy mleko, u mnie roślinne, dodajemy słodzidło, u mnie jest to erytrytol. Możesz zamienić na ksylitol czy inny słodzik, albo po prostu na biały cukier czy syrop klonowy. Do tego dodaję kilka kropel aromatu waniliowego i to wszystko blenduję. Z naszego tofu mleka odlewam tak około 1/4. Resztę wlewam do garnka i zaczynam podgrzewać. W tym czasie do naszego tofu mleka dosypuję mąkę ziemniaczaną i ją tu dokładnie rozmieszuję. W tym czasie mieszam też tofu mleko, żeby nam się nie przypaliło. Gdy zaczyna mi się gotować, co następuje bardzo, bardzo szybciutko, wyłączam go z gotowania, przelewam mleko z mąką i szybko i dokładnie mieszam. Et voilà, mamy budyń! I to znowu, how cool is that? Nice. Przez dodatek tofu jest taki bardziej serniczkowy, serowy. No i dobra, bo zaraz... Zaraz to cały zjem bez skończenia tego przepisu. Więc trzeba ładne zdjęcia zrobić. Bez ładnych zdjęć ludzie nie klikną w ten film, a jeśli nie klikną, to nie poznają tego super przepisu, a on naprawdę jest tak prosty, a tak smaczniutki. Szczególnie właśnie jeśli lubisz takie serniczkowo-budyniowe smaki. Daj na górę ulubione owoce. Ekstra zdrowe o cudnym działaniu przeciwzapalnym, ekstra działające na cerę i też niskokaloryczne to owoce jagodowe, czyli borówki, jagody, maliny, truskawki. Ja sobie od góry posypię to jeszcze czekoladą. Dla mnie najlepsze desery to te, które zawierają choć troszkę czekolady. No i w 5 minut masz pyszny serniczkowy deser gotowy. Czy ja mogłabym coś nagrać, ugotować bez robienia ultra bałaganu? Chyba nie. W ogóle, czy ktoś ma podobnie do mnie? Dla mnie spodnie to jest po prostu najlepsza ścierka przy gotowaniu. Jak robię coś z mąką, to często mam na tyłku taką odciśniętą rękę, bo to jest mój ulubiony sposób na wycieranie rąk podczas gotowania. Czy ja powinnam się do tego przyznawać? Pewnie nie. Jestem profesjonalną blogerką kulinarną, wiadomo, nie robię tak. Używam ścierek, używam fartuchów, rzeczy, tak. Jako drugie nauczysz się, jak zrobić pyszne, wysokobiałkowe krambl jagodowe. Nawet się rymuje, jak się rymuje, to znaczy, że musi działać. Musi świetnie działać, wiadomo. Do miseczki przesypujemy mąkę pszenną. Do niej dodajemy smakową odżywkę białkową. Zaraz powiem, jak zrobić bez niej. Do tego dorzucamy masło orzechowe i stopniowo dodajemy mleka roślinnego, mieszając to wszystko. Ja mam akurat otwartą truskawkową odżywkę, dlatego moje ciasto jest takie różowawe. Ale tutaj nada się dowolny smak, jaki masz, jaki lubisz. Możesz też użyć bezsmakowej i dodać po prostu coś do posłodzenia, na przykład ksylitol, syrop klonowy, cukier. Bierzemy naczynko, takie, które można wrzucić do piekarnika, może być takie, może być też małe naczynie żaroodporne, foremki na muffinki, czy szklany lunchbox, który można piec. Przerzucamy do niego borówki, możesz zamienić na dowolne owoce, jakie masz. I na górę odrywamy kawałki naszego ciacha. Ogólnie łatwiej Ci będzie go odrywać i formować, jeśli wcześniej wrzucisz go sobie do lodówki. Da się bez, jak widać, ale no bardziej się pokleisz. O. A jeśli nie masz, nie używasz odżywki białkowej, to możesz dać do masy po prostu trochę więcej masła orzechowego i trochę mniej mleka.
takiej jednej mojej kulki wyjdą spokojnie dwa takie ciacha. Gdy już mamy je ready, wkładamy do piekarnika. Dokładne proporcje, czasy i wszystko jak zawsze będą w opisie. Czy to jest jeszcze bardzo ciepłe, ale ja już bardzo nie mogę się doczekać. O. No, daj. A taste test. Dobra, nie poparzę się. No już. Pyszniusio. Chodź tu. O. O. Zamiast mąki możesz też użyć do tego płatków owsianych. Przepis tutaj podlinkuję. Daj znać, czy jesteś team desery czekoladowe, czy owocowe, czy może jakieś karmelowe, ale myślę, że zawsze największy spór jest między owocowe a czekoladowe. Ja totalnie czekoladowe. Nie wiem, czy coś mnie przekona. Trzeci przepis jest naprawdę banalny, mega pyszny i na jego podstawie chcę pokazać Ci sposób na bardziej świadome jedzenie mniej odżywczych rzeczy. To sposób, który działa jak złoto, jeśli chcesz jeść mniej mocno przetworzonych słodyczy, przekąsek, ale dalej podchodząc do tego realistycznie, czyli bez całkowitego zakazywania sobie ich. Do miseczki dodajemy skyr roślinny, zwykły albo po prostu jogurt naturalny. Do zwykłego jogurtu opcjonalnie możesz dodać też odżywkę białkową, żeby ten deser bardziej sycił. Do skyra również możesz ją dorzucić jeszcze. Ja do tego dodam kakao, bo again, lubię czekoladowe desery chyba najbardziej. Możesz pominąć i to mieszamy. Przekładam do miseczki, albo zostawiam tej, ja w sumie przekładam, bo chcę, żeby było ładnie do zdjęć. Lol, nie przekładaj do innej miseczki, zostaw sobie w tamtej. Do tego dodaj sporo owoców, znów szczególnie polecam tutaj jagodowe. I pozwól, że przedstawię Ci koncept, który ja nazywam dekorowaniem słodyczy. Czyli jeśli masz ochotę na czekoladę, na swoje ulubione ciastka, precelki, jakieś słodycze, to spróbuj choć co jakiś czas, zamiast zabrać je całe do zjedzenia, gdzie często wtedy może skończyć się to tym, że zjemy całą paczkę ciastek, czy pół tabliczki czekolady, czy całą, to wziąć sobie jakąś ich mniejszą porcję, na przykład jedno, dwa ciastka, kilka kostek czekolady i zjeść je w formie udekorowanej przez inne, bardziej odżywcze rzeczy. Na przykład dorzucając taką czekoladę do jogurtu z owocami. Albo skyru, który jeszcze bardziej Cię nasyci przez ilość białka. Czy też dorzucając sobie do takiego jogurtu z owocami ulubione dwa czy trzy ciastka. Czy jak ja tutaj, która zdecydowanie bardziej woli słone przekąski, dorzucić sobie precelki do takiego jogurtu. Nie to, żeby precelki były czymś super niezdrowym, ale w tej formie będą smakować jeszcze lepiej, połączenie słodkiego czekoladowego z chrupiącym, ze słodkim. Między nami ja akurat dorzuciłam tutaj zwykłą gorzką czekoladę, ale akurat nie mam w domu mojej ulubionej takiej słodkiej, typowo słodyczowej. Masz w 3 minuty pyszny deser, w którym masz to, na co miałaś ochotę, konkretnie to, a nie jakiś substytut z daktyli czy super gorzkiej czekolady, ale w mniejszej formie i otoczce super odżywczych rzeczy. W posiłku, który bardziej Cię nasyci, nie wyrzuci Ci tak poziomu glukozy we krwi, więc win-win. Jeśli przepisy były dla Ciebie przydatne, daj łapkę w górę, napisz komentarz, to naprawdę ogromnie mi pomaga. Jeśli szukasz przepisów, które zmniejszą stan zapalny i cudnie wpłyną na Twoje włosy, cerę, to zobacz ten film tutaj, tu więcej deserów. Cudnie, że jesteś. Do zobaczenia już wkrótce.